Cześć, witajcie. Cześć, nie ma dzisiaj na szczęście dużo, także nie będziemy długo nudzili. Tak, tydzień był krótki. Zaczynamy szybciutko od smartfonów Vivo. W zasadzie powinniśmy powiedzieć o trzech, dlatego że poza IQOOZ 6 i IQOOZ 6X, o rany, połamie sobie język, jeszcze Z6 Pro wyskoczył tak naprawdę w końcu oficjalnie, bo do tej pory to on był tylko, owszem, w zapowiedziach. Pro mówiliśmy, pomyliło mi się, Vivo V25 wyskoczył oficjalnie. To ten, o którym w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że w Tajlandii, to teraz już jest, są pełne dane, są rendery pełne, także zapraszam do zajrzenia na kartę, natomiast my powiemy o tych dwóch, które rzeczywiście taką premierę miały, czyli IQOOZ 6 i IQOOZ 6X, o rany. Tak, na tego Z6 uważajcie, bo ten model już miał premierę w Indiach, ale z inną specyfikacją. Mówimy zatem o dwóch różnych telefonach o identycznej nazwie. Co prawda one mają sporo ze sobą wspólnego, ale też znacząco się różnią, bo na przykład mają zupełnie inne procesory, no i moc ładowania baterii też mają inną i to znacząco, no bo mówimy tutaj w przypadku modelu chińskiego, czyli tego, który dziś się pojawia, o mocy 80 W, chociaż bateria ma, zdaje się, niezmiennie 4,5 tysiąca mAh. Tak. To jest smart... ładować do połowy. Przepraszam? Podali, że do połowy ładuje się w 10 minut. Taka ciekawostka. Tak. Lubię podobno. Ja ostatnio słyszałem o jednym smartfonie, gdzie do połowy się w pół godziny ładuje. To było jako feature podawane i trochę się obśmiałem, powiem szczerze. To jest jeszcze to mowa o jednym z takich smartfonów, których jeszcze nie ma. Ja nie mogę mówić nawet, co to jest w związku z tym, ale w pół godziny do, znaczy pół, pfu, pół baterii w pół godziny. To jest, pół baterii w pół godziny, no to jest to wyczyn. No ja ostatnio skończyłem testować taki smartfon. Poszła recenzja, także zachęcam Was do zajrzenia. Co to się ładuje troszeczkę jakby szybciej, tak w 15 minut do pełna, a może nawet... Wracajmy do tej szóstki. Tak naprawdę to my w katalogu mamy trzy smartfony z tą nazwą. Ten jest trzeci tak naprawdę. To jest premiera chińska, uściślimy, bo to nie padło. I rzeczywiście bateryjka jest 4,5 tysiąca mAh, jest Snapdragon 778G z plusem. Ja miałem do tej pory chyba bez plusa, dlatego że w danych nie było plus. Tutaj w tej chwili jest z plusem 2,5 GHz z zegar. IPS-owy wyświetlacz 664, Full HD pracujący z plusem, 120 Hz odświeżania, to jest dosyć sympatyczna rzecz. Obsługuje oczywiście sieć 5G, co wynika z procesora jakby i modemu w tym procesorze. Oprócz tego występuje w dwóch tierach pamięci flash 128 i 256 giga, a także w dwóch tierach pamięci RAM 8 albo 12 giga. 64 megapiksele jako aparat główny z tyłu, towarzyszą mu dwie dwójki, wiadomo do czego, i ósemka z przodu do zdjęć selfie, do zdjęć portretowych. Ta bateryjka co prawda nie jest jakaś gigantyczna, ale ma 80-watowe ładowanie. Uczulam dlatego, że jedna z wersji tego telefonu ma tylko 44-watowe ładowanie. Nie wiem, czy jest dostępna u nas. No nie, u nas w ogóle IQ nie jest dostępne, natomiast no to jest, mówimy o tym z Indii, więc o tym, który teoretycznie gdzieś w Europie można ewentualnie spotkać. Tak. Uzupełnię tylko, że pamięci to są DDR5 UFS 3.1, ekran niestety LCD i niestety z kroplonoczem, a aparat główny ma optyczną stabilizację obrazów i przeliczyłem ceny. Są trzy wersje pamięci, 828, 8256, 12256 i licząc na żywca z yuanów mamy cenę 1180, 1315, 1455 zł, tak kolejno. Tak wygląda cenik, wiadomo, trzeba by było dorzucić VAT. Drugi model, czyli ten Z6X, jest ciekawy o tyle, że ma baterię sporą. 6000 mAh, ale już tylko 44-watowym ładowaniem. I to reszta to już taka mało ciekawa, no bo Dimensity 810, 6 lub 8 giga RAM-u, ale już tego wolniejszego 4X. Pamięci wewnętrzne 128, 256, ale też te wolniejsze UFS 2.1, ekran 6.58 z kroplonoczem na ósemkę do selfie, a z tyłu bieda 52 megapiksele, przy czym ten drugi aparat jest do makro.
A, no jeszcze oba te telefony mają czytniki papilarne na boku. Jeżeli spojrzycie na design, to zobaczycie, że to nie jest jakaś nowinka Vivo, tylko to jest design powtórzony i tak naprawdę urządzenia częściowo powtórzone już z innych modeli, które do tej pory się pokazywały. Także tutaj szału nie ma. Premiera również w Chinach, dlatego tam jest nie Funtouch, tylko jest Ocean Origin OS. Nie polecamy sprowadzania, są na rynkach europejskich odpowiedniki, w związku z tym Z6X w tej wersji to sobie lepiej darować i nie marzyć o tym smartfonie, bo nie. Tyle, że ma baterię fajną. Tak, baterię ma rzeczywiście fajną. Ciekaw jestem, czy u nas jeszcze będzie coś kolejnego powtórzonego po tym smartfonie, czy po prostu u nas już mamy odpowiedniki, w związku z tym Chińczycy stwierdzą, że nam wystarczy. Tak. Ceny w Chinach od 830 do 1109 zł, od 628 po 8256 są wersje pamięci, dla porządku. I kolejna rzecz, która jakby w tym tygodniu się pojawiła, to są dwa Samsungi. Nowe, jeden oficjalnie, drugi chyba troszeczkę mniej oficjalnie. Niemniej w zasadzie mamy pełne dane jednego i drugiego. Jeden to jest A04, a drugi to jest A04S. Jak po numeracji kojarzycie, to są to konstrukcje raczej budżetowe. A04 występuje w wersji i single, i dual SIM. Uczulam, dlatego że non-stop się pojawiają u nas poprawki na kartach single SIM, że ale przecież to ma dwie karty SIM. Nie, istnieją również wersje obsługujące tylko jedną kartę SIM. W Polsce co prawda raczej z takimi wersjami nie mamy do czynienia, ale no, mówimy o tym i poprawiam za każdym razem z kolei poprawiających, że to warto o tym wiedzieć, dlatego że gdzieś w jakichś online'owych sklepach mogą się single SIM-owe trafić, dlatego warto na to uważać, jeżeli się chce mieć wersję dual SIM. I A04 to jest konstrukcja oparta na Helio G35 z baterijką 5000 mAh, przepraszam, wyświetlaczem PLS 6,5 cala, w HD pracującym, ale za to przy 90 Hz, jeżeli kogoś to bawi. 32, 64 albo 128 giga pamięci RAM i to jest rzeczywiście rozstrzał ogromny. Jest z czego wybierać, pewnie na rynku polskim nie będzie wszystkich tierów, ale mówię, bo są. 4, 6 albo 8 giga pamięci RAM i to też jest rzeczywiście wybór spory. Także cenowo będzie można mniej więcej sobie gdzieś tam wybrać to, na co nas stać. 50 megapikseli z tyłu, z dwójką towarzyszącą do makro i 5 megapikseli z przodu. Ładowanie 15-watowe i oczywiście brak ładowarki w zestawie, bo Samsung u nas na nasze rynki tej ładowarki nie daje, w związku z tym nie ma. Jeżeli będą odpowiedniki indyjskie, a będą prawdopodobnie, to ta ładowarka raczej się pojawi. U nas. Najwyraźniej na niektórych rynkach jest koniecznością dorzucenie ładowarki. I Galaxy 04S jeszcze. I to jest telefonik, który jest troszeczkę bogatszy, jeżeli chodzi o specyfikacje, bo tutaj Samsung zdecydował się na Exynosa 850. Baterijka jest identyczna, 5000 mAh. I identyczny jest wyświetlacz, również PLS 6,5 cala, również w HD pracującej, również przy 90 Hz, przynajmniej według moich wiadomości. Tier pamięci jedyny, który znalazłem, to jest 32,3, ale podejrzewam, że to jest akurat kwestia tego, co znalazłem, natomiast pewnie wybór będzie również troszeczkę szerszy. To są również wersje single i dual SIM, jest obsługa kart pamięci, oczywiście identyczny prawie, że zestaw aparatów, bo tej dwójce do makro towarzyszy dodatkowa jeszcze dwójka do rozmywania tła. 15 watów również ładowanie, brak ładowarki w zestawie i NFC w tych telefonach. Ja powiem szczerze, że już nie mam siły. Rzeczywiście jest tak, że na naszych rynkach zazwyczaj, jeżeli nie. NFC w modelu jest, to jest. I tutaj w obu tych modelach powinno, w obu czy w jednym? Nie. Tylko w SC chyba. W SC na pewno. Tylko w SC nie, w wersji podstawowej nie wiem, bo Samsung po prostu nigdzie nie podał. Natomiast w SC jest NFC, jeżeli SK u nas będzie, to NFC prawdopodobnie, natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa mówię, bo zazwyczaj bywa. Natomiast jeżeli chodzi o inne rynki, to również są te modele bez NFC,
Dlatego kupując online, uważajcie, uczulam, że może NFC po prostu nie być, mimo tego, że sprzedawca na przykład nie podaje. I to jeżeli chodzi o Samsungi w tym tygodniu. Kolejna nowość, nie wiem czy nowość, no ale nowość, miała premierę na rynku amerykańskim, Nokia G400. Właściwie trochę brakuje, trochę mi ręce opadają, ale wspomnijmy. Amerykanie dostali Nokię z nie wiadomo jaką baterią. Prawdopodobnie ta Nokia będzie miała baterię, ale zostawmy, ponieważ Nokia amerykańska nie podała baterii. Jest Snapdragon 480 z plusem, jest IPS-owy wyświetlacz 658 Full HD pracujący przy 120 Hz. Także to jest ten element specyfikacji, który przy zwykłym LCD-owym wyświetlaczu może być rzeczywiście imponujący. 64 plus 4.1, tylko tier pamięci do sprzedaży w Stanach idzie, przynajmniej na dzisiaj i według tego, co w amerykański oddział podał. 48 plus 5 plus 2 z tyłu, jeśli chodzi o aparaty, z przodu 16 megapikseli i ładowanie 20-watowe tej baterii, która nie wiadomo jaką ma pojemność oficjalnie. Tak. I to w zasadzie chyba tyle. Jeden z nim obsługuje w Stanach ta Nokia. Zostańmy jeszcze przez sekundę w Stanach, bo tam jeszcze przypomniała o sobie firma Vico. To jest francusko-chiński producent, bo ona niby francuska była ta firma, ale wiadomo, telefony powstawały w Chinach i pewnie tam też były projektowane. U nas nawet kiedyś próbowali sprzedawać, no wyszło jak wyszło, we Francji tam też nawet przez jakiś czas dosyć wysoko ta firma była notowana, no ale wszystko zdechło, a teraz próbują pychać telefony po operatorach i akurat w amerykańskim T-Mobile wyskoczył Vico Voix, który jest bardzo marną konstrukcją, bo tam jest pamięć powiedzmy 3 plus 32, na przykład ekran HD, jakiś czterordzeniowy procesor, także szału nie będzie, bateria 3400, taki telefon za dolara. Wiadomo, nawet można powiedzieć, że za darmo, jak się podpisze lojalkę za 5 dolków z groszami miesięcznie, więc w sumie ten telefon wyjdzie jakieś $120. No nie ma o czym mówić, o to jako ciekawostkę wam po prostu wspomniałem, jak już Jacek mówił o Ameryce. Vico, które było u nas, tak naprawdę miało kilka udanych konstrukcji, tak. Niestety tych droższych przede wszystkim. Błędem firmy było to, że niestety wołała za te telefony ogromne pieniądze. To była firma, znaczy inaczej. Vico jest marką francuską, natomiast marka produkująca te smartfony to jest marka Tinno i ona tak naprawdę jest w Stanach. Jak wejdzie na stronę amerykańską, gdzie te smartfony są, to strona jest stroną marki Tinno, tylko że smartfony nazywają się Vico. Znaczy są dwie marki, Tinno jako marka producenta i Vico jako marka telefonów. Francuzi u nas chcieli za to zbyt wiele, za konstrukcje, które były znacznie taniej oferowane na tym samym rynku przez konkurencję, dlatego Vico się z rynku polskiego zwinęło. Szkoda mi dlatego, że miało bardzo fajny PR, miało bardzo fajną agencję polską. Natomiast no, jest jak jest, cóż, mnie po tym został jeden telefon w prezencie, zdaje się, który dostaliśmy kiedyś po powrocie do Warszawy gdzieś z jakichś Saksów, gdzie czekała na nas ekipa właśnie z polskiego Vico i rozdała nam telefon. To było bardzo super. Fajnie trafiłeś, ja mam po nich tylko taki fajny pistolet na wodę, ale zarąbisty. I wiadro kiedyś przysłać. Słuchaj, okulary po nich mamy, bo na każdych targach okulary coś rozdawało. Tak, oni mieli fajne te gadżety, bo oni nawet mieli taki firmowy kolor, taki seledynowo, niebiesko-zielony, coś takiego. No ale niestety wszystko, bo już nawet na ostatnich targach MWC ich nie widziałem, także chyba w ogóle się zwinęli z Europy na Amę. No cóż, no ale to tak jest, jeżeli się sprawowane ambicje i chce się... Cenach, to... Jeżeli chce się zbyt szybko zarobić, to niestety tak bywa. No dokładnie. Kolejny smartfonik, który miał premierę tym razem w Indiach w tym tygodniu, to jest Redmi Note 11 SE w wersji indyjskiej. Adam o nim pisał artykuł. To jest, słuchajcie, to nie jest nowy smartfon. To jest smartfon, który nazywał się do niedawna Note 10 S i był w sprzedaży również w Indiach. Nadal jest w sprzedaży w Indiach. On nadal jest na rynku, nadal jest w sklepach. I Xiaomi zdecydowało się na wypuszczenie dokładnie tego smartfona pod inną nazwą, myśląc, że nie wiem, nikt się nie zorientuje. Dziennikarze zmienili obudowy.
A tak, jest jeden kolor dodatkowy, ja go akurat nie mam na karcie, bo go nie było ale w zdjęciach, jest. Ale je po premierze uzupełnię i on jest taki fajny dosyć, tak? Tak. Ale kurczę, nadal to jest po prostu ten sam smartfon. Dziennikarze indyjscy po prostu obśmiali producenta od góry do dołu. Indyjscy, a polscy to nie? Może, nie wiem, ja polskich nie czytuję dziennikarzy. Ja się nawet powstrzymałem od komentarza, bo w międzyczasie jeszcze tak można wtrącić, że jeszcze jest jeden Redmi Note 11 S, ale w Chinach i jest to zupełnie inny telefon. Tak, żeby jeszcze było weselej. I ja już po prostu tylko o tym dopisałem, że jeszcze w Chinach telefon o takiej nazwie znajdziecie, ale inny jednak. I to już pozostawiłem jako mój komentarz do całej tej sytuacji, ale później napisałem jeszcze jeden artykuł o tym telefonie, słuchaj. Bo wcześniej mi to umknęło, ale na karcie produktowej, normalnie u producenta, jak sobie przewiniemy specyfikację na dole, to zauważymy, że w komplecie nie ma do tego smartfona ładowarki. Czy już nawet tak, do Redmi nie dają ładowarek. Mnie po prostu wszystkie macki opadły, no jak to przeczytałem. No nawet Redmi, ludzie. Ja rozumiem, jak już, dobra, Pal 6, nie dodają do flagowca za 6 tysięcy ładowarki. Przeżyję, bo jak wydaje 6 tysięcy na telefon, to ta stuwa za ładowarkę, to tam krzanić to. Bo i tak ją muszę kupić, bo przecież z nowym smartfonem zyskuję jeszcze szybsze ładowanie, którego moja stara ładowarka nie obsługuje. Poza tym starą ładowarkę to sprzedam, kochani, z moim starym telefonem, nie? Jest to, słuchajcie, przezabawne, bo ja rozumiem, że na rynku klientom niektórym jeszcze można tłumaczyć, że to względy ekologiczne i tak dalej. Panie, czy ktoś to w ogóle kupuje? No, jeżeli kupuje, to ja muszę naprawdę szczerze współczuję. No. Jestem po dwóch konferencjach prasowych w tym tygodniu. Jedna firma, która nadal dodaje ładowarki, druga firma, która już nie dodaje ładowarek i ta firma, która już nie dodaje ładowarek, całą legendę dziennikarzom opowiedziała, dlaczego nie dodaje i że to zero plastiku i że to po prostu ręce mi opadły, bo ja rozumiem, że można tej części rynku naiwnej tłumaczyć, że to jest właśnie w tym celu. No dobrze, no to po cholerę jasną dajecie w swoich nowych telefonach wyższe tiery ładowania. Dlaczego? Po co? Ten człowiek nie kupi innej ładowarki, naprawdę mniej ludzi kupi te ładowarki, no chyba żartujecie. Nie, kupi i ta ładowarka przypłynie kolejnym dużym statkiem, który wyemituje tyle CO2, że o ja pitole, w kolejnym kontenerze przyjedzie kolejnym tirem, ola Boga, jeszcze z dieslem, ludzie, i jeszcze do tego będzie zapakowana pewnie w plastikową folię albo blister. Nie dajcie się nabierać, słuchajcie, gdybyśmy mieli zunifikowane wszystkie systemy ładowania i ładowarki, każdy mógłby sobie kupić ładowarkę 120 W, która mu zasili każdego smartfona, w każdym systemie ładowania, nie byłoby problemu. Większość co prawda jest kompatybilna na przykład albo z Quick Charge, albo z USB Power Delivery, ale to są niższe moce ładowania. Natomiast jeżeli chce ktoś mieć najwyższą, jaką smartfon obsługuje, będzie musiał kupić sobie po prostu nową ładowarkę, tak czy inaczej. No tak, bo przede wszystkim no, pamiętajmy o jednym. My sobie kostek do ładowania zazwyczaj nie zostawiamy, bo co robicie, zapytajcie samych siebie, co robicie ze starym telefonem. Jeżeli działa, to albo go sprzedajecie, prawda, albo dajecie, nie wiem, kumplowi, dziewczynie, dziecku, babci, whatever. Gdzieś ten telefon idzie w świat. To co, idzie w świat bez ładowarki? He? Dokładnie. To jest taka ściema, że po prostu jak słyszę, to mam ochotę naprawdę się odwinąć temu, kto mi opowiada o ekologii. Po prostu jak słyszę ekologia, to mi się już wszystko marszczy i od razu nerwice dostaje. I to jest trochę tak, że nadal można powiedzieć, że nie wiem, Amerykanie są bogaci i wyrzucają smartfony. Nie, Amerykanie też już nie są bogaci. Smartfony można wyrzucać na Bliskim Wschodzie jeszcze. Nie wiem, w krajach, które rzeczywiście tam jak gdzieś znajdziecie śmieci na ulicy, to one też będą ze złota, tak? Może. Natomiast u nas, w naszym kręgu kulturowym, czy w europejskim, czy w amerykańskim, jest niestety tak, że ludzie tak naprawdę zaprzestali wyrzucania urządzeń elektronicznych, o ile jeszcze działają. Poza tym pamiętajcie jedno, wyrzucanie telefonu jest jakie? No, jakie? No jakie? Nie ekolo kurdeiczne. No. Cała ekologia właśnie sprowadza się do tego, żeby tą rzecz, danej rzeczy, tej rzeczy używać do upadłego, a potem jeszcze robimy reuse i ona idzie, nie wiem, nawet można ją wysłać, nie wiem,
biednym ludziom gdzieś w jakimś kraju potrzebującym, niech jeszcze zużyją ten telefon, jeśli tylko on działa. A nawet jeżeli nie można go oddać, nie wiem, do... Są firmy, oferują odkup smartfona. Nawet teraz ostatnio słyszałem, że ktoś tam płaci nawet za totalnie zepsuty smartfon, tylko po to, żeby oddać, nie robić elektrośmiecia, nie ciepnąć go, nie wiem, do rowu gdzieś tam przy drodze, czy do lasu, tak jak to się zazwyczaj robi, nie, wiadomo, tylko po prostu oddać go do recyklingu, bo tam się jeszcze coś z niego może odzyskać. I to jest ekologia. A nie tam, kurczę, wciskanie, że nie dajemy wam ładowarki, bo to jest ekologiczne. Gówno tam jest ekologiczne. Fuh. Dajemy wam ładowarki, bo chcemy po prostu troszeczkę więcej kasy, zarobić. No. To jest trochę tak, jak było... A poza tym to jest modne. W supermarkecie. Pamiętacie, jak były kiedyś za darmo reklamówki w supermarketach? No były. Braliście ich, nie wiadomo, po 50 sztuk? Nie, braliście tyle, ile potrzebowaliście. Teraz też bierzecie, ale płacicie za te reklamówki. One nadal są, kurde, foliowe. Tylko, że kasa z tych ładowarek nie idzie raczej na ochronę środowiska, zapewniam, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. Patrzcie, koszt tych reklamówek markety przerzuciły na was, a wy, jak frajerzy, jeszcze płacicie za te reklamówki i jeszcze mówicie, o, ochronimy środowisko. O, takiego chronicie środowisko. Słuchajcie, polecam przy okazji, są lniane takie taśki, takie torby stałe, które można sobie zwinąć w kostkę, naprawdę włożyć w kieszeń i z tym chodzić do sklepu. Daje się, zupełnie spokojnie. Kiedyś się chodziło przed laty, pamiętasz, takie siatki były ażurowe. Można różne torby z fajnym nadrukiem są, kupcie sobie taką torbę już. A ładowarkę, no i tak też będziecie musieli sobie kupić, bo za chwilę się okaże, że nawet do najtańszych smartfonów ładowarek już nie będzie. A zwróćcie uwagę, że o ile koszt, powiedzmy przy zakupie smartfona za 5000, koszt takiej ładowarki to jest nieduży procent całej ceny, jaką płacicie, o tyle jak kupujecie smartfon za, nie wiem, 600-800 zł, a stówę za ładowarkę, to już jest, no, na przykład 1/6 tej ceny. Hello? Prawda? Coś tu nie pykło chyba. Po prostu przerzucili na nas te pieniądze. Na szybko, słuchajcie, przypomnę specyfikację tego Note 11 SE w wersji indyjskiej. Tam jest Helio G95, bateryjka 5000 mAh. Wyświetlacz jest super AMOLEDowy, fajny, ale w 10S też był identyczny, 6,43. Full HDS, Corning Gorilla Glass trójką, ale pracujący przy 60 Hz. 64 albo 128 flash, a 6 albo 8 RAM-u. 64 plus 8 plus 2 plus 2 z tyłu aparaty fotograficzne i 13 z przodu. Patrzę, czy mam ładowanie. Nie mam ładowania, ale ładowarkę do niego dorzucali swego czasu do 10S, nie do 11S. No. Ładowarkę dorzucali 33-watową. No nie, tu jest też, jest to 3-watowe, ale ładowarkę sobie trzeba będzie kupić, przynajmniej w Indiach. Jeszcze dodam, że oczywiście ma NFC. Widzisz, to wreszcie namierzyliśmy powód, dla którego trzeba było wypuścić nowy model. To jest model bez ładowarki. Różni tym, że nie ma ładowarki. To ma nową nazwę. Grubelek. Ten, co miał ładowarkę, to był Note 10S, a ten, co nie ma ładowarki, nazywa się Note 11 SE. No to teraz mamy nową szansę na zmianę nazwy starych telefonów. Będą nowe telefony, bez ładowarek. Tutaj wychodziły te, które zostały i tam są szuflą w tych magazynach przerzucane, pod nową nazwą, ale bez ładowarek. Zarobiste. Tak, tylko ciekawe, co teraz odbiorą, no bo jak już zabrali ładowarkę, to co będzie kolejnym krokiem? Zabiorą wyświetlacz może. Wiesz co, ja myślę, że powinni pójść za wytycznymi Unii Europejskiej, które swego czasu były, żeby bateria była znowu wymienna, czyli że można było samodzielnie wymienić baterię. Baterie sprzedawać osobno, to jest. Tak, dokładnie. I będą baterie wtedy sprzedawali osobno za zarąbiste pieniądze. Ale jaki teraz pomysł na promocję masz? Kup smartfona, a baterię dostaniesz za, nie wiem, 10 zł. Prawda? No, genialne zupełnie, genialne. Kochani producenci, jeżeli rzeczywiście pójdziecie za moją wskazówką, poproszę, tu jestem, podam numer konta, wystarczy się do mnie zgłosić. Tak, a bo jeszcze co ważne, baterie są nieekologiczne też, no. Tak, baterie są nieekologiczne, dlatego nie wolno ich dodawać do smartfonów. Tak. Nie wolno po prostu. A tego, kto kupi baterię do smartfona, to trzeba będzie jeszcze wybatorzyć za bycie nieekologicznym. O. No, słuchaj, gdyby powróciła instytucja tego, jak się nazywał ten pal pośrodku miasta na rynku, co tam się rzucało Pręgierz.
Pręgierz. O, pręgierz. Gdyby wróciła instytucja pręgierza, to kto wie, to jest nowa rozrywka dla mas. A jako, że wiadomo, że idą wszystkie kryzysy, nawet prezydent Francji zapowiedział, że wszystkie kryzysy idą, ludzie będą mieli coraz mniej pieniędzy, rozrywki będą coraz droższe, to taki pręgierz na środku, na rynku, w mieście, to jest zarobisty pomysł na rozrywkę po prostu ogólnoludzką. Dokładnie, no szczególnie, że wiesz, no nie wiem, powiedzmy, niektórzy ministrowie nas już chcą cofać do średniowiecza, więc pręgierz jak znalazł. Ustawią się tam te stragany z warzywami i przy okazji jeszcze ludzie zarobią po prostu, bo żeby rzucić pomidorem, to trzeba go będzie kupić po prostu. Albo ładowarką w producenta. Wróćmy, słuchajcie, z tej jakże konstruktywnej krytyki rzeczywistości, bo zwróćcie uwagę, proponujemy rozwiązania. Producenci, chcecie zarabiać więcej? Przestańcie dokładać baterie. Ludzie, nie macie pieniędzy na rozrywkę? Wznówmy instytucję pręgierza. Także to jest konstruktywna krytyka. Ale wróćmy od tej konstruktywnej krytyki do tego, co w zeszłym tygodniu. A w zeszłym tygodniu jeszcze dwa modele, które średnio są interesujące, ale wspominamy na zasadzie kronikarskiej. Blade A52 Lite, smartfonik ZTE z baterijką 4000, z Unisokiem, z IPS-owym wyświetlaczem 652, w HD pracującym, z 32 albo 64 flesza i z 2 giga RAMu. Litości, naprawdę. Taka taniaszka, ale taka już do bólu po prostu, bolesna taniaszka. I jeszcze jeden ZT Voyage 30S albo Voyage 30S, jak się to nazywają. Jakiś kurs francuskiego by nam się przydał. 4000 mAh bateria, też Unisoka, procesor IPS-owy, też wyświetlacz 652. Pamięć 128 plus 4 albo 6 RAMu, także tutaj jest lepiej. 13 plus 2 plus 2 z tyłu, 5 z przodu, aparaty fotograficzne i to w zasadzie tyle. Oba te ZT nie są interesująco, oba te ZT są klonami modeli, które się już wcześniej pojawiły i na rynku europejskim były dostępne. Także nie ma się tutaj co nasadzać na te telefony jak szczerbaty na suchary, wystarczy. Oj, przepraszam, szczerbaty wszystkim. Jak ale ja też jestem szczerbaty. Może to złagodzi wymiar kary, jeżeli powiem, że ja też jestem szczerbaty, bo gdzieś tam mi zęba brakuje, także nie chciałem obrazić, bym był szczerbaty. Sucharów również nie. Miłośników sucharów też przeprosiłem. Tak, i miłośników przytaczania sucharów, takich, jakiego właśnie przytoczyłem. Pozdrawiamy pana Karola, tak? Słuchajcie, zakończymy. Ja nie wiem, coś jeszcze w tym tygodniu takiego... No to masz za plecami. A, co mam za plecami? Za plecami mam Huawei Mate 50. Przysłali w parze, bo przyszedł Mate 50 właśnie i przyszedł jeszcze taki jakiś, w takim dziwnym, co tutaj się, płata mi figle, takie jeszcze przyszło, co to się otwiera, dziwnie się otwiera, bo to dziwne. Że ma dziwny pokrowiec, dziwny pokrowiec ma, który nie wystarcza na całego smartfona, tylko wystarcza tak, no ale fajnie, że jest pokrowiec, dlatego, że chroni smartfona w momencie, kiedy jest złożony. Miłego korzystania po rozłożeniu. Fajny ten pokrowiec, taki nie za bardzo z sensem. No wiesz, ale tutaj innego po prostu nie było możliwości stworzenia tak naprawdę. Nie, no. Jako, że jest zewnętrzny wyświetlacz rozkłada się dziwnie, w związku z tym no tutaj tak. Nie było jak innego pokrowca zrobić. Ale rzeczywiście, co go biorę do ręki, to się uśmiecham, bo to nie, no w ogóle ciekawe rozwiązanie. Telefon z ekranem na zewnątrz elastycznym to jest trochę bez sensu, no ale okej, no niech próbują. Tutaj, wiesz, to jest ograniczenie kosztów w tej chwili. Dzisiaj jak znalazł, bo jeżeli ograniczasz koszty i zamiast dodatkowego zewnętrznego dajesz całościowy zewnętrzny otwierany. Nie, no spoko. No to koszty są mniejsze, tylko ja się boję o ten wyświetlacz w ogóle, no tak? Właśnie, no te elastyczne ekrany, kurczę, póki co są mimo wszystko jednak bardziej wrażliwe od zwykłych szklanych. Ja go jeszcze nie przesuwałem w każdym razie. Ale nie się boję. Szklane były jakoś tam, kurczę, super wytrzymałe, no niemniej tego łatwiej jest uszkodzić, wydaje mi się, szczególnie jak nosisz telefon z różnymi rzeczami w kieszeni. Mate 50, ja przepraszam bardzo za żarcik, Mate 50 mi oczywiście w Huawei nie przysłał, bo boję się, że zaraz mi awanturę zrobią, że opowiadam, że dostałem Mate 50. Nie, kupiłem na Banggood po prostu. No i gitara. W każdym razie smartfonik fajny,
Nie powiemy jeszcze, bo nie ma oficjalnej specyfikacji. Znaczy, w zasadzie jest, ale... No dobra, możecie sobie u nas poczytać tą, powiedzmy, nieoficjalną specyfikację, a jak będzie oficjalnie, to Jacek wam o tym opowie i pokaże na pewno, jak znamiacka. No, jak on do nas dojdzie, bo to tak naprawdę w tej chwili nigdy nie wiadomo, który z tych nowych modeli się u nas pojawi. No dobra. Najpierw będą inne premiery, ale też nie mogę mówić. Właśnie, a propos premier. Kochani, przez 2 tygodnie nas nie będzie. Co prawda tygodniówki nie będzie, może źle to ująłem. My będziemy jak najbardziej, ale będziemy albo na targach IFA w Berlinie, które w przyszłym tygodniu akurat się przytrafiają nam w piąteczek i czwarteczek i może nawet w sobotę, jak dobrze pójdzie. Więc coś tam z tych targów tam pewnie na kanał wrzucę. Natomiast w następny tydzień, no to będzie premiera. Nie mogę wam jeszcze powiedzieć czego i jaka, ale myślę, że dosyć ciekawa, dosyć fajna, aczkolwiek nie jakoś tam strasznie zaskakująca. No niemniej też wjedzie na pewno jakiś materiał, myślę, na kanał, a jak nie na kanał, to na MGSM.pl na pewno wjedzie, więc... Tych premier będzie sporo, ja mam embargo gdzieś do początku przyszłego miesiąca, jedno się kończy, nie wiem, drugiego zdaje się, drugie, trzeciego czy piątego, jakoś tak. Także premiery będą. Nie możemy na razie mówić, no nie możemy. No dokładnie, ale bądźcie z nami. Zaglądajcie i na MGSM-a i tutaj na kanał, bo będzie się działo, aczkolwiek tygodniówki nie będzie, bo akurat się nie uda nam spotkać, obawiam się razem, więc do zobaczenia za 3 tygodnie w takim razie. Jedna marka zapowiada bardzo ładne smartfony z bardzo ładnym designem rzeczywiście. Ale ty, no nie mogę. No, no nie. Kończmy, bo jeszcze powiesz za dużo, albo nie daj Boże pokażesz. Tak, popatrzcie sobie na obrazki i tam. Tak, popatrzcie na obrazki. Do zobaczenia, jak będzie. Jak to mawiali starożytni, stay tuned. Trzymajcie się, cześć. Wszystkiego dobrego, hej.